Tutaj właściwie przyjeżdżają ludzie, którzy są w swoich dziedzinach najwięksi na świecie. Mówiąc o artystach, przyjeżdżają najlepsi pianiści, najwięksi malarze, najwięksi aktorzy. Wszyscy uważają, że jest to miasto, w którym być się powinno i że być wypada. Zagrać w Carnegie Hall to jest takie marzenie jak, nie wiem, no jak dla piłkarza Wembley, czy stadion Maracana w Brazylii, dla boksera Madison Square Garden. Ja nie znam większego symbolu. Dzisiaj nobilitacją nie jest na przykład być wspaniałym malarzem i wystawiać w Paryżu, i tylko w Paryżu, tylko właśnie wystawić w Nowym Jorku to jest wielka sprawa i szansa. Carnegie Hall jest w muzyce, w historii muzyki, jest najważniejszą salą koncertową na świecie. Pamiętam, będąc małym chłopcem w liceum muzycznym w Warszawie, oglądałem film Mistrzowie Sali Koncertowej. Była to właściwie historia Carnegie Hall. Film zaczynał się koncertem otwierającym Carnegie Hall, gdzie dyrygował i grał swój koncert bemol Piotr Czajkowski, znany rosyjski kompozytor. Zagrać w Carnegie Hall może to nie jest jakiś odkrywczy pomysł. Wielu ludziom się marzy coś takiego. Pierwszy zaszczepił nas ten Leszek Świerszcz. Postać bardzo ważna dla polskiej w ogóle branży muzycznej. Człowiek, który tu 30 lat już mieszka. Muzyk w ogóle wykształcony, świadomy, muzyk, trębacz. Pomysł generalnie był prosty. Wydawało mi się, że muzyka Budki, głos Krzysztofa Cugowskiego, kompozycje Romka Lipki są idealne, właściwie jedyne z polskich grup, żeby przedstawić w Carnegie Hall. Rozmowę odbyłem z Romkiem tutaj w tym klubie przy barze. I Romek stwierdził, że pomysł jest świetny. Tak, robimy koncert w Carnegie Hall. Oni są przede wszystkim zespołem składającym się ze znakomitych muzyków. To nie jest zespół, który pracuje 2 lata w studio nad płytą, wykorzystując wszystkie możliwe studyjne gadżety, a potem nie potrafi tego odtworzyć na koncercie albo śpiewa z playbacku. Zespół istnieje 25 lat. Nasze pokolenie, pokolenie młodsze od nas i troszkę starsze, oni mają różnego rodzaju wspomnienia z tym związane. Wiele dzieci się poczęło podczas Jolki czy innych piosenek. I to nie jest tylko kolejna piosenka, która została puszczona w radio i za chwilę o niej zapomniano. W momencie, kiedy dostałem kontrakt do Budki, to wiesz, no, jestem luźny, spokojny dżentelmen. Żyję godnie z tego, co było moją pasją życiową, a zatem to jest szczęście od Boga. Wszystko tu się komponuje razem. Kompletem jest solista, kompozycje, muzyka, to nic nie jest od siebie oderwane. Można powiedzieć dobrze, że taka grupa ludzi się spotkała i że kontynuują pewnego rodzaju proces twórczy, artystyczny, który przynosi innym radość. Ten zawód jest to połączenie, nie wiem, taboru cygańskiego z dostarczaniem ludziom radości.
I nie ma to znaczenia, czy to jest w Ameryce, czy to jest w Niemczech, czy to jest w Polsce, czy w Rosji. Jesteśmy zespołem, który ma swoją muzykę. Bo bardzo wiele zespołów jest tylko zespołami. Często mówimy na przykład, no nie wiem, że o piłkarzach, że grają piłkę podobną do angielskiej. No to jaką piłkę grają? To jakoś grają nie swoją, prawda? Bo oni są z Rumunii, a grają piłkę angielską. My nie gramy żadnej angielskiej twórczości, czy jakiejś tam inaczej nazwanej, tylko gramy swoją. Zrobiliśmy taką piosenkę nawet premierową zupełnie, która ma być zagrana, którą to piosenkę śpiewa trzech wokalistów, bo i Felek Andrzejczak, to jest ten jegomość od Jolka Jolka, oraz Romek Czystaw, który no, śpiewał z nami. Romek z nami śpiewał przez właściwie 6 lat, dźwigał tą sprawę wokalną na swoich barkach. A to bardzo trudna rola śpiewać z Budką Suflera, no po takim wokaliście jak Cukowski. To wielka gratyfikacja, że ludzie po 15 latach jeszcze pamiętają te piosenki, bo ja trochę się obawiałem, czy może nie pamiętają twarzy piosenek, a jednak nie, śpiewają wszyscy, przychodzą 3, czasami 4 pokolenia na koncerty i to jest niesamowite. Niewiele nagrałem z zespołem do tej pory, ale wszystko, co było zanotowane w dźwiękach, zostało przebojami i to jest piękne. To zespół, który ma w zasadzie wszystko. Budka była najczęściej koncertującym zespołem w Polsce. Nie mieli żadnych kłopotów finansowych. W zasadzie osiągnęli wszystko, tylko że był początek lat 90. i w Polsce wybuchł ten sztuczny pop biznes, w którym były jednodniowe gwiazdki, z reguły nie umiejące śpiewać, sprzedawające straszne ilości płyt. 100, 200, 300 tysięcy. I takie ilości, o których oni wtedy mogli tylko marzyć. I oni mieli do wyboru albo odpuścić, i w dalszym ciągu nagrywać te takie swoje płyty dla, no już wtedy garstki fanów, utrzymywać się z koncertów, ze sprzedaży starych płyt z Tantiemu, albo spróbować zmierzyć się z latami 90. Wydaje mi się, że była to straszna, ukryta ambicja, przede wszystkim Romka Lipko, który chciał udowodnić, że dobre piosenki obronią się w każdej sytuacji. Ja piszę tak, jak piszę. Nie wiem, czy gorzej, czy lepiej od innych. No, cieszę się tylko z tego, że to, co piszę, to trafia do ludzi i wywołuje takie wrażenie, jakie wywołuje. Ja jestem w sumie taki trochę melancholikiem. Umiem uronić łzę, umiem się wzruszyć, może nawet niekiedy aż nadto i niepotrzebnie. Ale to bardzo pomaga w pisaniu. Dlatego, że się okazuje, że jeżeli ty umiesz trochę popłakać, to i zagrasz coś takiego, przy czym inni będą płakali. Tak przemijasz miejsc, spalasz się jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest, tylko mknie do przodu czas. Wszystkie ich koncerty, jakie odbywały się na tym terenie, były zawsze organizowane w moim klubie. Nawet okres, kiedy występowali u mnie 6-7 tygodni pod rząd, grając 3 dni w tygodniu. Nigdy nie zagrali złego koncertu. Nie pamiętam nigdy złego koncertu grupy. Carnegie Hall jest tutaj pewnego rodzaju hasłem, bo myśmy chcieli zagrać w jakiejś bardzo dobrej sali w Ameryce.
Potem na ścianie jest plakat reklamujący występ Beatlesów w Carnegie Hall. To wszystko powoduje, że kiedy wychodzicie na scenę, to no, jest coś takiego jak świątynia muzyki. Jutro, proszę pana, koncert się nie odbędzie, bo się odbyć nie może. Byłem w drodze na Manhattan, na drodze 80, bardzo blisko George Washington Bridge. W samochodzie zadzwonił do mnie Tomek, żeby natychmiast wracać i chce się spotkać, po prostu porozmawiać. No i od wczoraj, od rana, od przedpołudnia zajmujemy się no, odkręcaniem czegoś, co przez rok usilnie nakręcaliśmy. No dokładnie tak samo bym to określił. Wymusiłem wręcz na Tomku, nie chciałem przez telefon powiedzieć, co się stało. To nie są żarty, to nie jest katarek, wie pan, czy obtarcie łokcia na rowerze. Te gastrologiczne rzeczy to są na tyle poważne, na ile są. Wymusiłem na Tomku, że jest po prostu problem z Krzysztofem, że prawdopodobnie będziemy musieli odwołać koncert. W związku z tym natychmiast na pierwszym zjeździe zawróciłem. No cóż, no co się wydarzyło? No, Krzysztof pojechał z nami na lotnisko. Na lotnisku poczuł się bardzo źle. Potem scenariusz to znamy przez telefon. W momencie, kiedy przyjechaliśmy na lotnisko w Warszawie i Krzysiek nie mógł wysiąść z auta i powiedział, że jedzie z powrotem, to akurat jeden z kolegów zażartował, że być może przyjechaliśmy tutaj na chwileczkę do murzyńskiej restauracji chińskiej, która tutaj jest niedaleko. No i się akurat okazało to prawdą. No, w witrynach Carnegie Hall na naszych plakatach jest napisane cancelet i tyle. Odwołane i koniec. Nie umiem panu powiedzieć. Aktualnie zajmujemy się tym, abyśmy jeszcze dostali po prostu w tym roku termin, gdzieś może w jesieni, nie wiem, w październiku, listopadzie, ten koncert się na pewno odbędzie. No nie odbędzie się jutro. Ja już w momencie, kiedy wsiadałem do samolotów i kiedy się dowiedziałem, że Krzysztof nie leci z nami, dopuszczałem taką możliwość, więc to było raczej na zasadzie decyzji bardzo rozważnej, zdecydowanej. No, wszystko jest ważniejsze, a przede wszystkim zdrowie.